Pierwszy raz nie włączyłem nagrywania, drugi raz nie włączyłem mikrofonu. Wszystko działa? Chyba tak. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku, z drugim odcinku z pociągów, czyli z symulacji tam kurwa czegoś tam. Symulator skoków narciarskich wczoraj był, jak nie widziałeś. Dzisiaj będzie ten szybszy taki pociąg będzie. O, naprawdę? A dzień dobry, dzień dobry. O! Co?! O. Co to się kurwa stało? O. Halo! Otwórz drzwi! Kurwa jebana! Nie mogę się ruszyć nigdzie, widzowie. Ja cię kręcę, zbagował? Jeszcze raz. O kurwa. Peron 3 i 3 czwarte. Siema. Wiesz, że gówno mnie to obchodzi i większość ludzi, którzy grają, umią kurwa trzymać myszkę. Nie wiem kurwa, tutorial z rozglądania się, no rozjebany, nie wiem, rozjebani ci ludzie, co zrobili tą grę. Nie tym razem. Widzowie, nie wiem czy wy też tak myślicie. A gdzie ja miałem kurwa iść? A, ja do tamtego pociągu miałem iść, a miałem zaczekać na niego, o kurwa. Nie wiem czy też wam się wydaje, ale... Mi się ostro wydaje, że ten pociąg ze spokojem 300 km na godzinę po dziś. Na zakręta. Zobacz jaki kurwa sklejony jest. Sklejony, widzowie. Myślę, że z palcem w dupie. Wejdź do przedniego wagonu. Siema. Git. Pokok. To są takie... A tu... Czemu tu ludzie na przykład też siedzą? To jakieś VIP-y? Może rodzina? O. O, sam będę jeździł. To co mam zrobić teraz? No wsiadłem. Halo? Co mogę sobie po składzie? Dzień dobry, bileciki, kurwa, ty wyglądasz jak... O, bilety. O, to ty! Żony. Ty nie musisz mieć biletu. Dobra, no ale daj mi poprowadzić. No nie mam... No nie mam uprawnień, no ale to co mam kurwa zrobić, no? Wycieraczki włączę, no. No ale, halo? Halo? No naprzód, naprzód, dzida. Siema, fajnie, że nie działa ten scenariusz, spoko. Dzięki. No nie działa scenariusz, coś się zepsute. Nie mam dalszej misji, miałem wsiąść do pociągu, wsiadłem jakby... Jak chcę usiąść, to napisałem, że nie mogę, bo nie mam uprawnień. Chyba, że ja nie do tego pociągu wsiadłem. Widzicie? Nie, no przecież tu był, nie? Poka. Teraz się okaże, że ja nie do tego kurwa wsiadłem. Siema. Ja prowadzić. Nie no. No to nie wiem kurwa, no są dwa takie same. Wkurwiłem. Dobra, nie wiem. Idę stąd w pizdu. Menu główne. Znajdziemy jakiś inny scenariusz z tym pociągiem. O, coś klikłem. Chyba w śniegu będziemy zadupcać, widzowie. Ice w śniegu. Śnieg w śniegu. Bez sensu. O! Weissen, Eibenhaben, Meissenhaben, elegancko. O, my przez miasto jedziemy w Niemczech. Zajebiste. Otwórz drzwi, aby pasażerowie mogli wsiąść. No dobra. Tylko jak? O. No dobra, za... O. Otwórz drzwi z obu stron. I też chyba, co? Oka. Otworzyłem drzwi? Czy ja to muszę ręcznie takich wpuścić? No idziecie, kurwa? Czy tu nie ma... O, no wyszli. Id. A, bo tu jest czas przyjmowania pasażerów. No dobra. Trzeba trochę poczekać. Kurwa, ale fajnie, że to tak. W sensie cały se prociąg prowadzisz w takim małym kokpicie. W sensie strasznie klaustrofobiczny mi się wydaje. Zobacz jaki to jest wielki pociąg. A ty jedyne co widzisz to to. Strasznie klaustrofobiczne. Tak masz poczucie jakbyś se jechał chyba. Nie wiem kurwa. Na śniadanie. Zablokuj drzwi. Git. Zablokowane są. Chyba że muszę ręcznie. Bo tu otwarłem ręcznie. No i zajebiście. Ustaw hamulec pociągu na zwolnienie i zwiększ ustawienie przepustnicze aby ruszyć. Dobra, hamulec? Nie. Zwolniony! Przepustnica? Max! Git? Jedziemy? 17 km, ale będzie zabawa, widzowie. 300 km na godzinę, let's go! Nie, coś nie jedziemy. Nie. A, do przodu! Nie rozumiem nic, co ty mówisz do mnie, bo ty po niemiecku mówisz. Prędkość wycieraczy, kurwa. No niech będzie to jeden. Wycieraczka. No.
Hamulec? O, obejść się może, co? Nie hamowanie awaryjne, no. To znaczy 1A. 1B. Nie jedziemy. 1A. Nie jedziemy. Zwolnienie. Nie jedziemy, obejście. Sterowanie sprzęgłem, no. Ścisłem i co? Nie, widzowie, tu coś jest... No zbugowane jest coś, no zobacz. Wszystko mam włączone. Przód do przodu jedziemy. Ktoś tu klocem wali, serio, w sensie... A, tu mam jeszcze przyciski. No dobra. Zamknij mordę, zwolnij hamulec. Go! To? To nie daje, to? Otwórz was tylu, no nie chcę, rozłącz, rozłącz. Nie no kurwa, widzowie. Rozłączę to ja zaraz komputer kurwa nie wytrzymię. Tego nie mogę klikać, no wszystko włączone, ty. O! Idziemy? No kurwa! Było wziąć kurwa nauki i się nie opierdalać. Amulet awaryjny zwolniony. Tu? Co tu się kurwa dzieje, widzowie? Akumulator. Ja mogę jechać kurwa do przodu czy nie? Nie wiem, widzowie, jak na moje to powinniśmy ruszać do przodu, ale coś tu jest niegrane. Dobra, widzowie, no nie wiem. Idziemy znaleźć inny scenariusz. Może po kolei dwójkę weźmiemy, skoro jedynka nie działa, ostatnia nie działa, to może dwójka, scenariusze. Przyjęcie z talentem, no dobra, to jest ten początek, nie? O, to teraz to. Zobaczymy, może to będzie działać i mi przypomną, które co muszę kliknąć. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale jeżeli rozumiem dobrze, to jest tu chyba jeszcze online. Myślę, że można było sobie pograć online. Otwórz drzwi, aby pasażerowie mogli... O tyle, że nie mogę. Dobra, otworzyć drzwi. Ale tu jasno, kurwa. Weź mi tu osłonę, bo nic nie widzę. Nie, to nie o to. Gdzieś tu było to, że się... O. Gdzieś tu. O. Otwórz z prawej, zamknij z lewej. Dobra, chyba zadziałało. Aha, żeby ludzie nie wyskakiwali. A to mądre nawet. Żeby się nikomu nie popierdoliły te strony i czasem nie wyszedł, kurwa, na glebę. Na tor. I to jednak odpowiedzialny żob to musi być. Zablokuj drzwi. No dobra. A gdzie tu jest zablokuj? O. Zamykamy. Ustaw hamulec na zwolnienie. MM obejście. A widzisz, może dlatego nie działało. Widzowie! Ledzymy! Oh fucking yeah! Tak jest! Ale szybka, lagująca bestia. Ty, ale zajebiste. Dobra, bo ja nie miałem na zwolnienie ustawione, tylko miałem na tego. Dobra. Wszystko git powinno być, nie? A to co to? Jeszcze szybciej? Nie wiem, ale też dałem. Kierunkowo w przód. Tego owego, dobra. Tutaj mamy już w kilometrach na godzinę. Do 350. Wow. Zajebiście. To ja trąbię. A co się tak ślimaczycie, frajerzy? I myk 160 km na godzinę. O. Trochę przypomina Polskę i ogólnie. Takie przynajmniej autobusy, przynajmniej pociągi, którym jeżdżę, to tak dość nowoczesne są. Takie nie może aż tak nowoczesne, przynajmniej nie wyglądałem tak nowocześnie i nie zapierdalałem 200 km na godzinę. Ale dość nowoczesne, chociaż może zapierdalałem, tylko nie czujesz w pociągu. No to jak to było? Parostatkiem w piękny rejs. Dubi dubi duba, siubi dubi da. Wiecie co, ogólnie ja wiem, że nie chcę wyjść na cheapa, ale trochę bym zwolnił, bo coś czuję, że może być chujoza. Na razie wyłączmy tutaj, niech jedźmy te 200. Mam tu ograniczenie 140, widzowie. 235 km na godzinę wystarczy, żeby zrobić tą misję. A my w ogóle nie dajemy gazu, jedziemy tyle samo, lol. Zaraz się okaże, że będzie jakiś super ostry zakręt i chuj. To jest dość ostry zakręt. Nie, wszystko jest na chillku, wszystko na chillku, widzowie. Palcem w dupie. A mam wyłączony hamulec. O, zwolnienie. No dobra, to full pizda. Ale szybciutko hamuje, no miodzio. To mi się, słuchajcie, podoba. 18 km. Dobra, my tam będziemy, kurwa. Który jest, panowie? Lecimy. Dobra, ja sobie opierdolę śniadanie przy okazji. Zajebista giera. Mega mi się podoba. Normalnie ja robię serię z pociągów, mówię wam.
Seria z pociągów jest zrobiona. Ja mogę mapę zobaczyć? O, mogę. Okej, ale... Ja bym chciał zobaczyć taką mapę, czy... Czasem się nie wypierdolę z toru. Będę 200 km. Oj. Widzowie. Oj. Ja mam zwolnienie, a nie jedziemy. Zimno. Nie wiem, czy pociągi są eko. Chyba nie są eko, co? Ja, gdzie te pociągi w sumie mają silnik? No dobre pytanie. A to są takie elektryczne? Nie. A? Ja nie wiem, na co jeździ pociąg szczerze. Chyba tramwaj jeździ na te elektryczne. A nie wiem, kurwa się. Może są teraz właśnie eko takie. I na prąd. Dlatego takie szybkie. Dobra. O, 12 km jeszcze. Chodźcie widzowie, idziemy się przejść po kabinie i zobaczyć. Co to jest? O, i tak nic tu nie widać. Dobra, idziemy. Ło kurwa! Ty, trochę za szybko! Ale nas gibie na bok, ty! O, 233 km. Dobra. Dobra. Możemy trochę zwolnić. Chyba. Dobra, jakoś to będzie wizowe. No. Idziemy się przejść. O, nie ma pasażerów z nami. O, dzień dobry. O, elegancko. Poka. Ale fajne drzwi. O. Normalnie toalety, wódce. O, dzień dobry. Ale fajny pociąg. Wizowy. Kurde, jaki przyciemniany i oni tu mają jasno. Ale fajny pociąg. Taki przyjemny. Przynajmniej nie wiem jak u was. U mnie jak się kurwa wchodzi do pociągu, to siedzą, wszystkie siedzenia są zajebane, więc wszyscy stoimy jak pojebani w 15. I nie da się przejść jak gdzieś siedzisz daleko, to prędzej kurwa wysiądziesz dwa przystanki dalej, niżeli przejdziesz kurwa, nie wiem, odtąd do tych drzwi, żeby wyjść. No nie ma chyba takiej możliwości kurwa. Dobra, elegancko się jedzie, elegancko. Poka. Nie no, trochę się ślimaczymy widzowie. Jest git. 230 km na godzinę. Ograniczenie 160. To ostatnio przeginamy. No będziemy musieli teraz mocno w lewo jechać, nie? Zaraz, więc śmiało sobie bym odpuścił na trochę. Chociaż chuj. Lecimy full pizda. Poka pociąg. Poka. O kurwa. Ale zarzuca. Jedziesz sobie kulturalnym pociągiem, a twój pociąg w lewo skierowany. Przejeżdż przez lokalizację, damy radę, na chileczku. Teraz jakby mi tu z zielonego na czerwone, że nie mogę jechać, muszę hamować, to nie dał rady chyba. 20 km dalej? O kurwa, to jest jakaś giga daleka podróż. Gdzie mamy jechać? Mapa. My do końca tu jedziemy? A my tu dopiero jesteśmy? Ciekawe co jest online i ludzie zapierdalają po 270 km na godzinę i wpadają na siebie. Chciałbym to zobaczyć. Tu mi jakieś 0,2 pokazuje z jakimś kurwa dziwnym przecinkiem. To jest właśnie, czy nachylenie tego, czy co? Tu koło kilometrów na godzinę. O, a teraz my mamy ograniczenie, zobaczcie do ilu. Ło, widzowie. O kurwa, chcę to zobaczyć z tego. Ja cię kręcę. Normalnie tego na silku? Fajne są pociągi, co jadam tyle. Nigdy takim nie jechałem, ale wygląda, że są całkiem okej. Ale trochę hałasuje jest maszyna. Chciał tutaj głośność przestawić, o. Trochę ciszej było. Elegancko. Powinno być git. Jakbym dzisiaj był trochę za głośno, to sorry. 350 km na godzinę? Ja mam jakieś hamulce włączone, że to mi tak hamuje? A co to jest? Ej, ja nie jadę do przodu! Max, myk! Coś tu nie gra, coś zepsułem. No jeździ się szybciej. Widzowie, coś zostało zepsute? Mogę do tyłu jechać? Nie. Nie wiem, coś mnie pociąg zwolnił. Ogólnie. To jest to, że kiknę to awaryjne tego. No ale to teraz... Czemu ja hamuję? Ktoś mi powie, o co tu chodzi? To jak gadam? Hamulec awaryjny zwolniony. Hamulec? Nie, no dobra, no.
Zwolnienie, zwolnienie. I tu? Pyk do przodu, tak? No do przodu, że zjedź, kurwa. To się zepsuło się coś, widzowie. Centrala, kurwa, trzeba zadzwonić, bo nie działa coś tu. Kurde, główny przerywacz odwodu. Gościu, rozumiesz, że ja chcę do przodu jechać? Ty, a jak jest naprawdę zamknięta z obu stron, to nie da się w trakcie jazdy, kurwa, tego otworzyć drzwi? Nie, że nigdy tego nie testowałem, nie? Więc nie wiem. Chyba, że tymi awaryjnymi da się. Tylko. Kurwa, ja chcę do przodu jechać, no. Nie wiem, widzowie, co się stało. Awaryjne zatrzymanie, a aktywny. A nie, nieaktywny. Kurwa mać, teraz git? Git czy nie? No nie git, kurwa mać. Co na postoju, co na postoju? Co tu jest? Nie wiem, co to daje, kliknę. Dobra, już, już, klikam Kurwa, to nie to. Ciazwajer, git? Ja pierdolę, kichuj, my hamujemy. Na środku. Kurwa, było tak dobrze i klikłem awaryjne zatrzymanie. Pewnie awaryjne zatrzymanie powoduje to, że już kurwa się nie da. Dobra, zróbmy inaczej. Hamujemy w pizdu na maksa. 0 km na godzinę, nie? I od początku. Hamulec, tak zwane zwolnienie tu musi być. Tak jest. Awaryjne zatrzymanie nieaktywne. Hamulec awaryjny zwolniony. Tylko ten się da. Zastosowany? Zwolniony, okej. Okay. Awaryjne zatrzymanie nieaktywne, nieaktywne, aktywne, nieaktywne, nieaktywne. No dobra. Nie wiem co to. Klimatyzacja kabiny, okej. Okay. Ja tu mam instrukcję ogólnie. Patrz. Kaźnik poślizgu kół, coś. O, a to co? Włączony. Ciśnięty. Ale co to jest? Dobra, wciskam randomowo przyciski, może coś zadziała w tej kabinie zajebanej. O, coś zadziałało, widzowie, coś zmieniłem. Za chuja nie wiem co, ale coś zostało zmienione. Ej, mogę sobie pod siebie swój numer zadzwonić? Daj mi. Ale to było dobre, jakbym mógł. I teraz tak, to na zero, git, hamulec, no nie, hamulec musi być zwolniony. Jest zwolnienie elegancko, tak? Sterowanie sprzęgłem, może to trzeba wcisnąć i teraz delikatnie, co? Zepsułem, widzowie. A było już tak dobrze, co? Gościu, proszę cię, kurwa, no full biz na max przepustnica, czemu nie działa, co? Kurwa, akumulator, reset. Reset! Nie denerwuj mnie. Jest spóźnienie już, kurwa. Do matki się umówiłem, kurwa, teściowej na kanapkę. Daj mi akumulator. To chuj z tym, gdzieś tu był akumulator, który mogłem wyłączyć z chipy. A co ja rozłączam tylne wagony? Gdzie tu jest akumulator? No, nie działa. Gdzieś tu był reset akumulatora, jestem o tym przekonany. Był napis akumulator. Szukam dla widza. A teraz tu nic nie działa, kurwa. O, jest akumulator, wyłącz. Wyłączyłem cały akumulator. I włącz. Włączony. Dobra. To zwolnione. Tu trzeba usiąść i chyba full pizda, co? I myk! Kurwa, od nowa, uruchom ponownie. Dobra, widzowie. Damy radę z tą misją, mówię wam. Misja będzie przechodzona. Ice do usług? Teraz przejdę tą misję, nie będę pajacował. Ale bo ja chciałem wyhamować, no i nie wiem, coś zepsułem. Dobra. To co? Odblokuj drzwi. Oj. Zamknij, nie. Odblokuj, otwórz z prawej, zamknij z lewej, tak jest. Zapraszam na pokład. Co znaczy? Mobilki. Trochę te Niemcy wyglądają jak Polska. Chociaż dużo bardziej gotyckiego, łączonego z takim średniowieczem trochę, nie? Ale to w Polsce też tak jest, zablokuj drzwi. Tylko w większych miastach, nie? Zamknij z obu stron. Lecimy? Co ja wtedy musiałem spierdolić? Pewnie jak klikasz awaryjne hamowanie, to już jest po tobie chyba. No dobra, to mamy jakieś 20 km do przejechania. Więc ty, jakim cudem ja się na sam koniec tego przeniosłem nagle? Jak ja to zrobiłem? Bo to nie wiem nawet. Nastawnik kierunku w tył. To ja znowu klikłem, kurwa. Jaki kurwa piasek. Co ja odpierdalam znowu przypadkiem, klikając jakieś rzeczy. Żaden piasek. Czemu do przodu. Full dzida do przód. No. Widzowie. To ja kurwa robię. Ja bym chciał ukończyć naprawdę tę misję i zrobić tę misję fajnie. Ale nie wiem, czy mi się uda, słuchajcie. Nie chcę też grać w to kolejną godzinę, bo mam 41 minut pajacowania. Więc po prostu jadę na full pizie i jakoś to będzie, no tam.
Postaramy się. Może ty mogę ustawić 210. A nie, to jest przepustnica. O, o. Mogę 210 i będzie kit? Zobaczymy. O kurwa. Nic się nie dzieje, panowie. Wszystko cacy. Kurwa, miałem 210 ustawione. Dobra, wyłączmy w sumie. Bujajmy się tam, koło 220 km na godzinę będzie git. Wiem, że ograniczałem 140, ale kurwa, kto pytał? Tyle ci powiem. Dobra, teraz mamy akurat do przodu, więc możemy na full maxa jechać, mi się wydaje. Wydaje się, że przed nami nie ma żadnych zakrętów, bo jest taka dość prosta droga. Punkt A, B. Dopiero później zobaczymy. Oj. 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 Chyba było close, ale wydaje się w miarę, że jest git. Coś trochę tam postukało, kurwa. Coś tu trochę postukało, ale wydaje się git. Lecimy do przodu. Zobacz, jaki kurwa szef ze mnie. Aha. Ale niewygodnie, szczerze. Jakbym był tym maszynistą, kurwa, żebym miał tak do roboty przychodzić w takim kurwa garniturku. Nie wiem, równie dobrze jakbym sobie nie mógł kurwa dresów założyć. Zajebiście wygodnie by było, wszystko bym sobie ogarnia, tak bym się martwił. Spocony jak świnia, nienawidzę garniturów. Ale myślę, że lepiej by było, ale ono w graffiti są. Bandyci porobili. Nie no, 16 km, no musimy być tam kurwa szybko, no. Szybko musimy być tam, widzowie. Nie ma co, no nie wypierdolimy się, jak się wypierdolimy to co? To trudno. Wydaje się wszystko miodzio. To nie wiem kurwa co to jest nawet. Mogę jakieś tu turbo speeda dać? Chyba nie. Mogę sobie okno otworzyć? A mogę ty. Znaczy, mógłbym, by to nie była gra komputerowa. Ale i tak spoko. Oj, tu mam przyciemnione elegancko. Fajnie, tylko dziwnie w sumie, jakbym tak siedział i tak pociąg prowadził. Ja pierdolę, ale szybko giga jedziemy. Nie wiem, kurwa, giga dziwnie bym się czuł, jakbym prowadził maszynę, co ma 300 ton, kurczę. Oj. 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 Żeby się nie wyjebać, widzowie. Żeby się nie wyjebać. Żeby dojechać do Dureń. Zobacz, do ciebie jedziemy, kurwa, do domu. Co to są za te? A czemu mi tu scroll nie działa, swoją drogą? Nie mogę przybliżyć, więc tak, nie widać nic. Co to jest? Nie, zaraz znowu kliknę pewnie, kurwa, co? Dobra, chuj, widzowie, siadam, zaraz coś kliknę i będzie kwaśno. Jazda znacznie powyżej, no powyżej, powyżej, bo zobacz, chłopie. Poprzedni pociąg, maszynista, debil utknął. Trzeba się spieszyć, kurwa, trzeba być szybko. Jedziemy 20 minut przed czasem. Skoro jadą 160, pojedziemy 200, 320, będziemy dwa razy szybciej. No tak średnio to myślę, że spokojnie dwa razy szybciej jedziemy niż powinniśmy. Licząc też poprzednio, o ile przekroczyliśmy, więc będziemy o pół raza szybciej. Znaczy o dwa razy szybciej będziemy. O, widzowie, w ogóle nagrywam to vloga. No, nagram sobie to na vloga. Chodźcie, widzowie, będziecie na vlogu. Tak to wygląda, bierzesz kamerę i odpalasz i mówisz tak. Dobra, miałem iść się kąpać, ale najpierw nagrywam, słuchajcie, odcinek, a później pójdę się wykąpać. Taki jest plan, zjadłem sobie i zamiast oglądać różne rzeczy, postanowiłem nagrać odcinek. Gramy sobie, słuchajcie, w pociągi, lubię pociągi, to jesteście, słuchajcie, wy. Zaraz się wypierdolę, czekajcie, ewakua, chyba da coś tutaj pokombinować tylko. No nic, w każdym razie nagrywam odcinek, zapraszam, on będzie na kanale Czechu Gry. Serdecznie zapraszam, muszę hamować, czekajcie. Czekajcie, widzowie, to się wypierdolimy zaraz. No, na razie jest w miarę gites. Ja pierdolę, gdzie my teraz jedziemy? O Jezus Maria, chorem jakiś. A my tu, ta? A my do chorem. O, cię dupce, widzowie. A my się nie powinniśmy zatrzymywać i zapakowywać pasażerów? No bo coś, może nie, nie wiem. No, 300 km na godzinę to dużo, widzowie. 300 km to dużo. Boję się trochę. Przyhamujmy. Delikatnie, nie ma co. Tak, spokojnie do 260. A ja nie muszę tyle hamować, bo tu jest. Ty, tu jest ograniczenie do 260? Kurwa, to samo ja tak się silmaszę 220.
Czyli macie 220. to my tu spokojnie 350 pojedziemy, myślę. No dobra. Ale to chyba przed chwilą dopiero może tyle mamy. Po co tu tyle kurwa kabli? To możemy faktycznie elektrycznie. Bo po co by było tu tyle kabli? A to my nie na baterię, tylko my po kablu lecimy? Co ty pierdolisz, że ludzie tak kable zbudowali i pociąg na kabel, tak? Ja się widzowie nie znam w ogóle. Nie wiem o co chodzi kurwa w pociągu. Możliwe, że na kable, ale nie wiem kurwa. Inne. Ja się nie znam na pociągach, ja nie lubię komunikacji miejskiej. Nienawidzę kurwa pociągów i autobusów. Częściej wizja, że mogę je rozpierdolić w dziele komputerowe i od razu poprawię mi humor, więc... Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. O, a tu se włączam na... A. Ty, ja mogę? Poczekajcie, widzowie. Na razie nie będziemy hamować, ale będziemy... Nic nie zrobimy. Widzowie, do głowy wpadł mi kurwa genialny pomysł. Nasz pociąg nie jest za daleki, więc dam radę. Teraz będziemy na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem tutaj konduktorem, czy kurwa, kim to tam. Ten chłop, co prowadzi ten pociąg. Kabina szefa mi dawaj. Szybciej, kurwa. Ja bym wam powiedział szczerze, że tyle nie przebieg, kurwa, nie dałbym rady. Poka. Zaraz wam coś pokażę. Dobra? Dobra? Dobra, widzowie. Ale mam, kurwa, plan genialny. Walimy tu heń pizda hamowanie i później walimy tu heń full speed i biegnę na drugi koniec i odpalam dwie maszyny naraz na full speeda i to będzie kurwa szybkie. Tylko coś mnie wolno hamuje się i wtedy to będzie szybko, widzowie. Dobra, zwolnienie. Aha, bo ja to do tyłu też muszę zrobić. Tył, speed, git. Nie, widzowie, kurczę blaszkę, widzowie, nie da się tak chyba. Przez tu... No nie, chyba się nie da. Kurda, skoda. Chyba się nie da, widzowie. Ale plan był niezły, co? Co jak co? Ale musicie mi przyznać, że plan był dobry. To było jakbym wyszedł i poszedł tam kurwa jeść przez lokalizację z buta. Zaliczyłoby mi? Nie wiem. Może lepiej nie chce mi się biec 1,8 km. Tak bym się wpierdolił, zbagował w następny pociągu i wsiadł jako konduktor. To są pytania, na które kurwa każdy z nas chciałby znać odpowiedź, grając w tą grę. Ładny pociąg, naprawdę ładny, designowo zrobiony. Dzień dobry, to ja was, kierowca, niestety zsiadł mi trochę, kurczę, pociąg. Wszystko będzie cacy, mówię. Mam nadzieję. Wszystko będzie cacy, mówię. Dobra, widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Cacy, mówię. Ja pierdolę, no czemu? Czemu tak się stało? Nie wiem, o co tu chodzi, widzowie. Jak już przestanę działać, to nie mogę ruszyć, bo nie ma, nie wiem, kabli, które by mnie popchnęły? Nie wiem, widzowie, ciężko mi to określić. Nie udało się, byliśmy kurwa tak blisko. Tak blisko, widzowie, i się nie udało. Nie wiem, co znaczy steron. Nie wiem, widzowie, o co tu chodzi. Nie wiem, nie znam się aż na tyle na pociągach. Otwórz mi drzwi i mnie w kurwie. Nie wiem, widzowie, nie znam się z tyle na pociągach, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, że możecie wpaść na inne linki w opisie. Mój drugi kanał vlogowy, Twitch, Twitter, Instagram. Wpadnijcie, Twittera mi zbanowali. Twittera mi zbanowali i kazali potwierdzić maila, a ja nie mam jak potwierdzić maila. Więc nie mam na razie Twittera. Coś później spróbuję ogarnąć, ale Instagram i tak dalej, to możecie sobie wpaść. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, widzimy się pewnie jeszcze w jednym... z pociągów z londyńskiego metra. Do zobaczenia. Zobaczymy, może sobie jeszcze będziemy kiedyś grali w pociągi. Może raz na jakiś czas będę robił odcinek z pociągów. I może wreszcie zaczniemy przechodzić tę misję i nie będę pajasował. Zobaczymy, może jutro z londyńskiego metra postaramy się, słuchajcie, wypełnić misję od A do B, do Z. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.